To nie jest tak, że my możemy przeżyć życie bez tomatu. To się po prostu nie da, to będzie nieprawdziwe życie. I do tego, na to się trzeba przygotować, na to się trzeba otworzyć. A teraz świat nam proponuje zupełnie coś innego. Że ludzie wierzą, że trzeba się bogacić. Z głupstwem oczywiście, bo oczywiście nie należy być koniecznie biednym, tak jak generalnie wiemy, że lepiej być zdrowym, bogatym i młodym niż starym, chorym i biednym. Natomiast tu nie zawsze mamy wybór, ale zawsze możemy szukać sensu.